dobry, nie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic 4, epizod pierwszy. Najpierw na początek, dobry początek synchronizacji, czyli prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, dół, góra, dół, góra. Dobra, więc ostatnio skończyliśmy na Casino Street Zone, pokonaliśmy bossa, więc teraz idźmy do Lost Labyrinth Zone. Tak, jest to oparte na Labyrinth Zone, po prostu. A muzyka jest tu świetna, przyznam. Ogólnie w całym Sonicu 4 jest świetna muzyka, nie wiem dlaczego ludzie to hejtują. Znaczy ktoś nie mógł w pierwszym odcinku uznać źle, że niby hejtuje Sonica 4, ale... Nie, dla mnie to jest świetna gra według mnie. Gdyby wyszła na Vita, to bym szczerze powiedziawszy grałbym, tyle powiem. Jakby jeszcze było w sensie crossbuy, że kupiłem wersję na PS3, to teraz bym mógł grać na Vicie za darmo, to by było świetne według mnie. I według mnie jest głupio, że Terra czegoś takiego nie miała. Kurde. Niestety nie dało się inaczej. O ja, no stary, ty mnie tak wyrywiałeś w Sonicu 1. Nienawidzę cię, przecież musiałem drugi raz to spotkać. Tak, serio, przez tych gości musiałem cały gameplay do Sonica 1 nagrywać od nowa, bo tak mnie wnerwili i tak bardzo... Już trochę mniej, ale tamci to mnie na serio wyrwiali. W tym poziomie już jest pierwsza taka zmiana, ale dopiero w drugim akcie. To zaraz wam postaram się pokazać. I te kule w kontrolowaniu są strasznie trudne, gdyż trzeba operować Sonikiem tak, żeby nie spadł z tego. Naprawdę już się nawet nie staram, bo to jest pierwsza stage. Co mam do klej, nie wiem. Może skądś ciągnę przechodzone special stage i wam wkleję, nie wiem, po prostu. Na pewno dla mnie są za trudne te special stage. W szczególności ostatnie. Ale szczerze, tak, sądzę, że to właśnie ten... Lost Labyrinth opierał się na filmach z Indianą Jonesem. Odnoszę takie dziwne wrażenie. Wow. Tu jeszcze nigdy mnie nie było. Przyznam. Przyciski, lubię przyciski. A te czerwone to już dopiero. Ło! No tak. Musiało coś takiego być, bo by chyba Sega nie wytrzymała. Nie mi dała jakieś przeszkody, które trzeba przeskoczyć na poruszającym się obiekcie. Easy, po prostu. Wiesz, że kiedyś myślałem, że Sonic sam się będzie utrzymywał, a ja tylko mam poruszać kulą. Myliłem się. Dobra, został labirynt ukończony. Pierwszy akt. Play the next act, please. Nic się nie popsuło, nic się nie popsuło, bo pociągnąłem kabel. No, poproszę. Ja mam nadzieję, że teraz się w którymś momencie nie gra nie przyspieszy. Świat ciemności, więc tak, tu jest zmiana, bo w wersji na PC-ta, nie wiem czy WiiWare, ale w wersji na PC-ta ten poziom polega na tym, że jedziecie cały czas wagonikiem. To znaczy, też są takie sekcje w wagoniku, ale w wersji na PC-ta cały poziom opierał się na wagoniku. Znaczy, w wersji na PC-ta nie grałem, ale tak czytałem. Z zaufanego źródła, żeby nie było. Sonic Wika to moje zaufane źródło. Więc może jeżeli znajdę, to pokażę wam jeszcze gameplay. I będzie fajnie. Ale ogólnie są też tutaj puzzle. Też nie sądzę, że w akcie drugim. Nie, też są. Okej. A jak widzicie, są pościgi, są wybuchy, czyli let's play będzie interesujący.
nic nie widzę, to jest złe. W Soniku nic nie widzisz, to jest akurat najgorsza rzecz, jaka może być. No, o tym mówię. Minecraft. Je! Mogę w ogóle... mogę z tego skoczyć. A patrzcie, cholika. A nie wiedziałem. Wow. To było... Okej, nie muszę gdzie iść. Easy. Easy, po prostu. Oż. Wow! Co to miało powiedzieć? Nie było fair. Unfair Sonic. Ej, może bym tak właśnie nagrał Unfair Crash Bandicoot. Byłoby fajnie nawet. Wtedy bym miał przynajmniej... No nie! Znowu, serio. Może i Sonic 4 to jest to fajnie, ale strasznie wiele. Nigdy nie będę jak na poziomie jakiegoś super duper speedrunnera rekordzisty świata, ale trzeba i tak poćwiczyć ten Sonic 4, żeby aż tak, żeby wstydu nie robić. A! Encyklopedia Sonika, która jest zła w jakimś Soniku, to znaczy one mogły mi sobie kupić Wii i... Chyba wiem, jak to zrobić. Tak? Tak. No! No nie! To było nie fair. Mogłem sobie zamiar kupić Wii. Pokazujmy cenę, która obsługuje grę z GameCube. Jeżeli wszystko się uda, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to będzie... to będziecie się mogli spodziewać, że to jest Sonic Colors i Sonic and the Black Knight, Sonic and the Secret Rings. Super Mario Galaxy 1, Super Mario Galaxy 2, Super Mario Sunshine, coś jeszcze, Super Paper Mario, jeszcze może jakieś gry z GameCube, bo może nawet Super Metroid. Super Metroid, bo na snacie. Ale tam będzie Super Metroid i nie jestem do końca pewien, ale może się to udać. Możecie się takich swoich rozwiązać, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem. Jeżeli nie, niestety wszystko będzie pod komentarzy. Albo w ogóle. A w Sonic to na pewno będzie. Jakoś postaram się to zrobić. Ale ogólnie to ciepło. Nie. Tak, slam. Tutaj na samym końcu level. Co ty tu umiesz na serio? Po prostu zrąbać. Okej, okay, tak. Jest nowa. Pójdź! Myślałem, że mu to rozwiązuje. To będzie trudne. Myk. Jak się udało. Easy. Nic nie widzę w minecarcie, ja mu to przez ciemne korytarze. To jest bardzo złe. Ja sobie cały po... cały poziom serio na tym polegał. Wersja na PC, to może jak znajdę jakiś gameplay, to wam wstawię. Będzie ok. Tak, tak, to
No i tada, no kolejny special, stajesz, wchodzimy do niego. Nie wiem, czy dzisiaj przejdziemy jeszcze Mad Gear Zone. Bo tak 10 minut to właściwie. No nie wiem. Żeby nie było, że ten let's play będzie trwał tylko dwa. To znaczy, no gra nie jest zbyt długa, jeżeli chodzi o same Sonica 4 epizod pierwszy. Ale no... Gra zbyt to długa nie jest, ale... A żeby tak nie było, żebym tą grę skończył w dwa odcinki, bo to tak trochę będzie... Coś. No właśnie, będzie coś. Znaczy, no byłoby fajnie, gdybym to skończył w dwa odcinki, ale... No please. Ja jakiś lespej szybko skończę. Ha, dobra. O, co jest szczerze, że trzeba będzie to zrestartować. No, chciałem skręcić, bo myślałem, że tam będzie... wiecie... po prostu dalsza droga. Myliłem się. Ale dobra. To jest Labyrinth Zone, akt trzeci. I ten zone jest naprawdę... To znaczy ten akt jest... Strasznie, ale to strasznie zły, okropny, niedobry i w ogóle. To jest moja opinia na temat tego poziomu. Poziom tego poziomu jest niewyobrażalnie zły. O, okej. Bańka. Nie! Nie. Nienawidzę was. Poradzaliście mnie. Do show w Soniku 1. A teraz mnie jeszcze będziecie poradzić do show w tym. Ja dziękuję. Ale cały poziom może zawsze praktycznie podobno. Strasznie nie lubię wody. Każdy, kto mnie choć trochę zna, to wie, że ja mam... No właśnie o tym mówię, że to jest okropny poziom. Każdy, kto mnie choć trochę zna, to wie, że mam traumę dotyczącą wody. Dlatego niezbyt przepadam za poziomami podwodnymi. Okej. No nie! To był przycisk. To był baton. Znowu. Wow. To jest baton? Nie, to nie jest baton. Ale trzeba przyspieszyć. Let the speed bandit. Wow. Ściana. Czyli też wzięli inspirację z Hydro City. Please help me. Naprawdę ta woda mi nie pomaga. Ja nie zdobyłem. Sonic, jesteś najszybszą formą życia, nie zabierz mnie teraz. Ta muzyka jest świetna. Dużo bardziej ją wolę niż muzykę z Super Sonica ze Sonica 3. I ogólnie Sonic Generations jest remix taki kinda tej piosenki. Powiedziawszy, Generations akurat nie zbyt mi się podoba. Spodziewałem się czegoś bardziej epickiego. Dobra, myk. Serio. Gdy więcej was matka nie miała. Bumbelek. Ale właśnie to była jedyna właśnie taka ciekawostka na temat Sonica 4, że ten labirynt tak z drugi się różni bez podstawowej konsolowej. Więcej ciekawostek nie pamiętam. Serdecznie za to żałuję. Raczej więcej ciekawostek nie znam. No właśnie, to są kolce i one mnie strasznie nerwiają.
I zawsze mam problem z przejściem tutaj. Właśnie z przejściem tutaj, bo ciągle te kolce mnie zabijają. Nie wiem właściwie jak to zrobić, żeby mnie nie zabijało. Dlatego za labirynt nie znam ulubionym poziomem. Okej. Okej. Easy. Bo to teraz już wiem przynajmniej jak to przejść. Okej, myk. Będzie tu Sonic. Sonic the Hedgehog. Łogarni ludzki. Serio, 4 się nie zabrakło, ale dobra. Idźmy na bossa. 16 minut, no właśnie mógłbym to do 30 jakoś przedłużyć i przejść właściwie już całą grę. A dobra, przechodzimy. Jeżeli mi się uda Mad Gear Zone szybko przejść, to jeszcze dzisiaj kończymy grę. A później lecimy z Sonic 4 Epidot Metal. Ale przejdźmy sobie do Sonica 1, ten boss jest tutaj dziecinnie łatwy. Tak, bo tu jest boss. Przejdźmy sobie do Sonica 4. Jeden. A nie, że Eggman po prostu sobie ucieka, bo jest lamą. Ale dzięki Coming Attackowi ten poziom jest ta ucieczka Eggmana, co się sam przedostanie się przez nią, jest znacznie łatwiejsza niż przez oryginalny poziom Sonicu 1. I nie, te ataki, które mu zadajemy podczas jego ucieczki, nic nie dają do ostatecznej walki. Po prostu taka ciekawostka. Jego walka wygląda zupełnie inaczej niż byście się spodziewali. To nie jest ten boss z Aquatic Ruins. To po prostu tak gra. Tak gra dziwnie nawet. Ten przebiega to boss tak oryginalnie, bym powiedział. Hop. No więc możecie go maksymalnie tylko dwa razy uderzyć. Przez walki z bossem. Co teraz używałem się... się nazywa fast spin dash. Otóż przez ułamek sekundy Sonic osiąga maksymalną prędkość spin dasha i dlatego ja to używam. Tutaj jeszcze to rozpijałem, szczerze powiedziawszy. Nie! Zgniecie! Cholera. Dwie śmierci w tym odcinku, to jest... źle się ze mną dzieje. Egghead, nie uciekaj. Tak zwykle się naglądałem Sonic What? Sonic Boom TV. Przyznam, to MTV Show jest nawet całkiem dobry. Może nie trzyma poziomu Sonica X, bo wreszcie bądź Sonic X to... bardziej taki poważny była kreskówka, ale przyznam, że zabawne nawet jest. To szczwane bydle. Czego nie mogę powiedzieć o grze. Bo gra nie jest śmieszna, nie jest zabawna, nie daje mi radości z grania, ale jak już jest to Sonic, to... no, raz tu jest się pomylić. Nie! Co? Nie, to już było... Kurde, panie. Oj, coś sądzę, że jednego tego matki chyba nie dojdzie. No, może kompletnie olejemy jakby przez tej ucieczki. Też jak się nie ma.
Olejemy jak na łączajcie, bo to jest... To jesteśmy pod wodą, co nie? Ale już nie pamiętam, jak trzeba zdobyć punktów na... Czemu wchodzę cały czas do tej sprężyny? Nie ogarniam tego. Nie ogarniam życia. Dobra, to jest nasz final showdown. I ty nie masz prawa teraz uciec, nie mam prawa teraz zginąć. Też mnie do końca swojego marnego tego życia. Ha! Trzy razy uderzenie. Czy nazywa skill? Ale nie chęć nie mieć też bardzo co na nim się uderzyć. Innymi słowy, tak, tak, właśnie. A, nie, teraz, okej. Nie zadziała się z niebieskim jeżem. W ogóle taka mała ciekawa... O! Ściana. Taka mała ciekawostka o to, dlaczego Sonic jest akurat niebieski, a nie na przykład, nie wiem, zielony. Jest to chwyt marketingowy, bo jak zauważyliście, logo Sega jest niebieskie. I po prostu stwierdzili, że maskotka też musi być niebieska. I najśmieszniejsze jest to, że kolor został wybrany dosłownie po tym, jak został wybrany maskotka, czyli że no, jesz. I ogólnie chcę zrobić jeszcze taki mały film, dopełniając taką, tę całą historię Sonika, opowiadając jak on stał się naszym kochanym. 22 minuty. Sądzę, że może 8 minut postaram się ten sezon skończyć, a ewentualnie finałową walkę będziemy mieli w osobnym już odcinku, w najgorszym wypadku. Co? Nie. W tym razie Matrix Zone, jak widzicie, opiera się na tym samym, co praktycznie Metropolis Zone z Sonica 2. Gdybym zobaczył po raz pierwszy te zony, to mógł je wręcz porównać do siebie. No ale... This is it. I show you the true power. Pozdrowa komata. Jeszcze polecam ogólnie ludzi, którzy się czują utalentowani do voice actingu, aby obczaili sobie na YouTubie Sonic Adventure 3 fanfilm. Mają tam bodajże nabór do głosu, tak, do głosu, na kompozytorów muzyki. To chyba tyle, tak, na voice actorów, kompozytorów muzyki, ewentualnie jeszcze grafika. I jeżeli ktoś chciał w czymś takim uczestniczyć, to zawsze możesz się tam zgłosić. Żeby nie było, ja też... Wow! Ja też nagram mój tak zwany voice impressions. I od razu mówię, to jest po angielsku, żeby nie było. Więc jakoś tam znajomość angielskiego i staranna wymowa angielski słów powinna być. Jak wiecie. Nie robić tutaj dziokry. Później powiedzą, że teraz chodzą sami Januszek, który powiedzieć angielski słów i coś. Czy wy chcieliście sobie inne? Ale byście nie chcieli sobie przynosić sobie. Yep. That was close. Tak, od razu... Tak, zauważyłem, że strasznie teraz nadużywam angielszczyzny znów w moich filmach. Zauważył to pozdro. Pozdroszaj sobie. Dobra, my! Serio, nie mamy tych kraby, po sobie. Ojej.
Dobra, haha, jest. Mam złe przeczucie, że to mi się może nie udać. Ale nie no, spróbuję. Postaram się ukończyć w tym odcinku jeszcze Mad Gear. Wiesz, jaki był boss w Mad Gear? Dobra, już pamiętam. Nie jest zbyt trudny. Dobrze, że raz przechodziłem to grę, bo przerąbane. Ale wiem, że to jest fajnie, że używałem zupełnie innych soundtracków w poziomach. To znaczy, że każdy poziom ma swój osobny... Znaczy, nie, style są takie same, ale inna jest muzyka. Bo tak samo jak w Sonic 3 na kostkę tak nie było, więc tak, w Sonic 3 zbieram przykład z najlepszego z klasycznego Sonica. Znaczy, większość uważa, że jednak Sonic 2 to był ten ostateczny Sonic. Ale i tak lubią Sonica 3, ale ja uważam, że Sonic 3 jak najbardziej był właśnie tym ostatecznym Sonikiem na Sega Genesis. Tak, więc teraz musimy... To o czym ja myślałem, jeżeli chodzi o tamte skały. Chociaż i tak tutaj sterujemy Sonikiem, aby tą koło zębatę dobre słowo. Przeprowadzić ją. Nie, gdyby to zrobił przedłużenie tej piosenki nieśmiertelności, to bym jej słuchał. Słuchałbym. Kurde, minus jest taki, że nie można dafować na tym. Znaczy można, ale jak widzicie, Sonic traci prędkość swoją. Dobra, krzanicik. No, no. Myk. Wydaje się, że jakiegoś superdupra nie wiadomo jak Sonika, ale szczerze, jak już parę razy przejdziecie Sonika albo coś w tym stylu, to na serio wszystko wam się wydaje już łatwo. Jeżeli przejdziecie Sonika niż na 100%, to życie wam się wydaje. Stopy. Nie! I hate you, crap. I hate you. Kurde, nienawidzę cię. Tak samo jak te całe modliszki, czy mówię co to jest tam. Nienawidzę cię. One są chamskie, pojawiają się w takich miejscach, w których byś po prostu nie spodziewał się, że to będzie. Wow. I znowu poruszamy kurka. Chyba się będzie zainwestowaniem do mikrofonu, który tak bardzo bym chciał. Lecie zdążę. Zdążę. Nie! No przecież... Mogę to przesunąć? Aha, jeszcze mogę to wrócić. Okej. Easy. Jakbym się dał przyspieszyć spin dashem, to by było znacznie łatwiejsze. Dobra. Myk. Także z tego okrzanionego graba już będzie znacznie. Wow. Wow, Sonic się wreszcie nauczył czegoś na Knucklesa. Kurde, to było chamskie właściwie. Patrz, Sonic Boom. Nie, chybiłem. Co?! Ej! To już było chamskie, ale takie na 100% chamskie. Dobra. Easy. Nie. You piece of shit. Ej, to trzeba nie być. Nie zrozumiałem, nie wiem. No cóż, każdy czasami musi sobie przeknąć. Przepraszam, ale wiesz, to już oznacza zmęczenie w moim przypadku. Jak zaczynam klnąć na odcinku. Tak samo jak na mojego Zoizaka. Po raz pierwszy chyba przeklnąłem na takim materiale publicznym i tyle było.
Takie. Się wnerwiłem, jak mnie już trzeci raz chyba zabili i takie. Kurde, tylko ten złem. Tylko ten. Tylko wiecie, to było takie zastępstwo. 30, dobra. Może mi się uda jeszcze do bossa przejść. Więc ten odcinek będzie taki najdłuższy, bo ostateczna walka z Eggmanem nam strasznie szybko zejdzie. Ale nie, Matt Gillis strasznie. W ogóle cały ten. Nie ma żadnej mojej nieulubionej muzyki z całego. Z całej antologii Sonica, tej klasycznej. Trzeba by było na serio. Na serio trzeba by było pogrzebać, żeby znaleźć jakiś nieulubiony soundtrack. A to, że po prostu już nie chce mi się słuchać tego Sonic, muzyki Super Sonica z Sonica 4, 3, to tylko świadczy o tym, że już tak się dużo nasłuchałem, że mam jej już najwyższe na świecie. Spróbujcie mi powiedzieć, że gdy nie posłuchać, nie wiem, 100 tysięcy razy waszej ulubionej piosenki, to w końcu wam przestanie się podobać i po prostu będziecie jej nienawidzić. Znaczy nienawidzić. Nie będzie się schodził jako dłuższy czas. Don't take me alive. Znaczy no, wiecie, że nie jestem, ale sobie to zgniecie, więc że chcę nie osiągnąć z tego przyjdzie. Ale dobra, wiecie o tym. Nie wygaszę się, kurde, bo to się zmienić ustawienia wygaszenia ekranu. No to już się zaczyna denerwować. Cholera! Denerwować się. Bo nie wiem, ile już nagrywam, tyle z tego jest. Nie. Interesting. Interesujące, przyznam, nie powiem, że nie. Nigdy o tej dolnej części poziomu nie wiedziałem. Co się tutaj jest? Patrzcie. Człowiek całe życie się uczy. Nawet o Soniku mogę się ja jeszcze czegoś nauczyć. Nie! Haha! Może ludzie hejtują w Sonicu 4 ten... jak to się nazywa? No kurde, jak to się nazywa? Kurde, no zapomniałem. Właśnie ten... pseudobójstwo w powietrzu. To może i to hejtują, ale mi... Ale kurde. Ale ja to uwielbiam, bo często ratuję dupstwa. Dobra, jeszcze raz. One more time. Dobra, ja się nie dołam. Patrz sam. DMK będzie ok. No, bonus life. Nasz extra life, ale wiecie. You know what I mean. Make. Tam byłem śmiertelność, ale krzanie się tam. Po co komu śmiertelność? Dobra i... make! Dziękuję bardzo, ukończyliśmy trzeci akt. Więc teraz musimy iść do aktu trzeciego. Czwartego, jest. Zmęczenie już bierze górę. A dobra. Czas na przedostatnią konfrontację z doktorem Eggmanem. Tak, nie jest jeszcze koniec. Będziecie się zmusieli jeszcze prawdziwego doktora Eggmana. W każdym razie to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jeden odcinek będziecie musieli pomyśleć, więc tak. Tutaj Eggman Metropolis. To jest ten sam boss w Metropolis. Tylko że
tu jeszcze wybuchają. Jak się dotknę, to boli. Powiedz. Chyba, że robicie to. Każdy wie. Tak. Tak wiecie, uważajcie. Wow. Nie! Mój pierścień! No co? Moje wnębienie? Czyżby wielmożny Eggman się wkurzył? No i to jest już prawdziwy dostan. To była tylko mała rozgrzewka. Wiecie, this isn't even my final form te sprawy. Ten boss jest strasznie denerwujący, bo trzeba odległość wychwycić. O właśnie. A z tymi niebieskimi to jest jeszcze większy cel. Myślałem, że to jest słodki. Dobra. Ale was easy. Dobra, więc teraz chodźmy kończyć ten akt. Jej. Kurde, bela. Jej, pokonałem The Bossa. Ale fajnie. Wydaje się cieszycie, że pokonałem The Bossa? Szefa pokonałem. Dobra, pomijmy to. I teraz chyba będzie cutscenka. O ile dobrze pamiętam. Tak, cutscenka. Dokładnie. No, Sonic chce powstrzymać Eggmana, ale Eggman nie da za wygraną. I poleci do góry, do... Nie wiem dlaczego. Ale to jest rakieta Tailsa, jak widzicie. I to jest podobny sposób do Sonic the Fighters, właściwie. O Sonic the Fighters opowiem wam po Knuckles Chaotix. Więc tak. Do X-Station Zone dotrzemy... przejdziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I to wtedy to już będzie ostatni odcinek z Sonic 4 epizod pierwszy. Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!